A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 4. Zaczynamy sobie od tego tutaj. Przekazanie wotum, bo oczywiście ominąłem tam jeden ten obiekt do zaznaczenia, dlatego skorzystam sobie z punktu nawigacyjnego. Skończymy ten wątek poboczny i pójdę w kierunku wątku głównego, czyli tam tak bardziej na wschód. Zobaczymy, może się ujawnią jakieś kolejne wątki poboczne. Zaraz tutaj sobie to wykminię i to będzie gdzieś w tym miejscu. Ja to mijałem, jakoś tak chodziłem wszędzie, tylko nie w tym miejscu. Znaczy w tym miejscu też byłem, ale to na samym początku, w momencie jak prowadziłem jakieś tam walki z duchami i z jakimś drzewem takim dużym i byłem nimi zaabsorbowany, nie zauważyłem tego obiektu, później tam błądziłem, już do tego miejsca nie wróciłem. No tak to właśnie ze mną jest, ale spokojnie, trzeba to załatwić, nie? Trzeba wszystkie wątki poboczne ładnie porobić. Dobra, macki na starcie. Zobaczymy, czy misiak, tak, misiak i nie tylko, zostawiają dużo niewyprawionych skór. Aha, tutaj widzę też roślinkę, to sobie wezmę. Czemu by nie? Przypominam, że miksturki ulepszone od 45 poziomu. Kolejny poziom ulepszenia, do tego jeszcze, co już się nie da ukryć teraz, mamy 6 miksturek, a nie 5, tak jak jeszcze było do niedawna. Okej. Dobra, łyknę sobie miksturkę, skoro mamy tak dużo, to czemu sobie nie łykać, nie? No i zobaczymy z tym kwestiorem. No właśnie, są duchy i tak mnie duchy ostatnio zaabsorbowały tutaj. I jest! Wszystko się zgadza. A, i te upierdliwe owady też się tutaj czają, też już pamiętam. Żeby nikt mi nie przeszkadzał, ja sobie pozwolę tutaj kilka wybuchów zrobić i uwaga, mamy to. Jakiś misiak tutaj od razu się pojawił. My nie znikamy. A, teraz tutaj mamy kontynuację. Mamy poszukać źródła głosu. No dobra, to się zrobi, tylko żeby jakieś owady mnie nie ścigały, już mnie ścigają. Okej. Coś tu sobie przyciągnę, coś tu sobie wysadzę, tu się tak fajnie ustawiły te duchy. Idealnie pod włócznie z kościcą. Potrzeba mi więcej esencji. Takie porady mam ze strony widzów, żeby się przerobić, ale to już jak wbiję chyba ten 50 poziom, co? Żeby się przerobić jakoś tam sprytnie pod ducha kości, że mogłoby to naprawdę fajnie działać. Tam jakieś wskazówki dajecie, jak to zrobić, jakieś takie różne rzeczy. Spoko, to się coś tam pomyśli. Na razie się nad tym nie będę zastanawiał. No ale w sumie fajnie by było potestować też jakieś inne buildy, nie? A nie tylko ta włócznia przez cały czas. W ogóle pojawia się coraz więcej głosów, żeby jednak pchnąć tak bardziej tę fabułę, a zostawić te dungeony jednak na później, no nie? Bo, no i tam podajecie różne takie przykłady, argumenty. Dobra, ale to może za chwilkę. Niesłyszalni. Zawsze tu trwamy. Te rany wyglądają na śmiertelne. W pamięci bliskich zachowani. Dziękuję, Majza. No i się znowu coś tutaj źle skończyło. Zanieś Majsie ręcznie robiony torkwes. Co to jest torkwes? Czy wy znacie takie słowa? To jest przedmiot zadania. Dobrze wykonany torkwes opatrzony runami dawnych rytów. No spoko, mogę to dostarczyć. Tutaj blisko będzie, jeżeli skorzystamy z tego. No już nawet nie przywołując tych argumentów, które tam, o których mi pisaliście, no to niby optymalnie by było faktycznie tę fabułkę pchnąć do końca. Nawet na tym poziomie trudności, który ja teraz mam, żeby się na tej fabułce skupić i później w takim jakby endgame'ie przeskoczyć od razu poziom trudności drugi, wkroczyć na ten trzeci, czyli na koszmar, on się później odblokowuje i wtedy faktycznie okazuje się, że po tych dungeonach warto chodzić, nawet gdybym wcześniej teraz chodził po dungeonach, no to później musiałbym jeszcze raz po nich chodzić.
Poza tym na koszmarnym poziomie trudności odblokowują się kolejne tamte nagrody związane ze sławą. Teraz to i tak ta sława mi tak... No ale to już bym miał tę sławę też zgromadzoną. No ale coraz bardziej mnie tak przekonujecie, powiedzmy. No chyba się faktycznie skuszę, żeby tak robić. Czyli musiałbym... Znaczy musiałbym. No fajnie by było, jakbym w takim razie z aktu na akt sobie przechodził, tak za fabułką. Jeżeli bym napotykał jakieś wątki poboczne, to je robił wszystkie mimo wszystko. No te ołtarze Lilith też okoliczne bym sobie zaznaczał, bo czemu nie? Obszary by się z automatu też wszystkie odkrywały. No twierdzę bym jednak chyba sobie robił. Czy to też lepiej robić w endgame'ie? Bo twierdzę, no to tak, to nie wiem. No ale powiedzmy te dungeony, jeżeli by nie były związane z jakimś wątkiem głównym czy pobocznym, no to faktycznie moglibyśmy zostawiać, chyba żebym zauważył jakiś interesujący aspekt, nie? Chociaż teraz z drugiej strony, skoro miałbym zmieniać buildy, no to mogłoby się okazać, że aspekt też jakiś taki przyszłościowy musiałbym brać, a jeszcze nie wiem, co to by miało być. No są różne możliwości, różne podejścia, ale to może... To na razie o tym nie myślę. Na razie w dzisiejszym odcinku na pewno wątek główny, wątki poboczne, ołtarze Lilith. Powiedzmy, że jeszcze nie będę faktycznie po tych dungeonach w dzisiejszym odcinku chodził, jeżeli nie będzie mnie tam chciał zaprowadzić jakiś questior. Majsa. Umierający mężczyzna wypowiedział twoje imię i dał mi przed śmiercią ten Torquess. A ona taka, cóż to jest Torquess? Torquess ochronny. No ba wie. Robię je dla ludzi, którzy samotnie przemierzają wzgórze, zapewniają im bezpieczeństwo dzięki dawnym błogosławieństwom. Mm-hmm. Ale skoro do mnie wraca, Airida mówiła, że każda śmierć ma znaczenie. Ale nie widzę go tutaj. Byli dobrzy, życzliwi, tacy jak ja i tata. No i ciekawe, czy to jest... No raczej dwóch nie będę mógł tutaj wziąć. A Jelida uznała, że to konieczny koszt przygotowania się na nadchodzące wydarzenia. Tata mówi, że nie sposób dojść do drogi przed nami, jeśli nie zważa się, jak stawiamy stopy. Więc jak dojść do drogi, jeśli się ich nie ma? Mam nadzieję, że teraz widzi, że to jest złe. Choć światło gaśnie, my nie znikamy. Niewidoczni, niesłyszalni. Zawsze tutaj trwamy. W pamięci bliskich na wieczność zachowamy. Dobra, mamy nagrodę taką standardową. Ło, dużo tych niewyprawionych skór wpadło. No dobra, czyli to sobie zakończyłem. Innych wątków pobocznych w tej chwili aktywnych nie mamy. Myślę, że ta dzika natura. Zapytaj rycerzy Styrmajru o Lilith. No dobra, trzeba deptać jej po piętach, nie? Dobra, w takim razie punkt nawigacyjny i... Wybieramy się dzisiaj na nowe obszary. Może będzie jakaś nowa osada, jacyś tam rycerze. Raczej w dziczy chyba nie stacjonują. Może coś tam ciekawego, jakieś nowe wątki poboczne będą. Jesteśmy blisko 46 poziomu. Ja myślę, że fajnie już by było wymaksować ten node, ten punkcik w drzewku, który zapewnia tworzenie zwłok, tak? Nawet z takich bossów. Tak po prostu przy zadawaniu obrażeń. O, jakieś mechy znalazłem. Jakiś mech właściwie. Mech ma w ogóle liczbę mnogą, tak swoją drogą? czy mech ma liczbę mnogą, tak swoją drogą? Znany polski poeta. Ej, halo, misiek nie zostawił skór. Aha, mamy sławę tutaj, nowe obszary, wszystko się zgadza. Dzika natura. Idziemy. O, co to tutaj za dziwne rzeczy? Momencik, ja idę gdzieś w kierunku, niech ja sobie zobaczę, czy czasami nie przechodzę obok ołtarza Lilith, tak? Tu ostatnio sobie zaznaczałem punkt nawigacyjny. Nie, tu chyba nie będzie na razie żadnego.
Chociaż nie, może gdzieś tu. Chwila. Może być, tylko tu jeszcze nie podkrywane, ale wiecie co, pójdę na razie gdzieś w tym kierunku sobie na dół. Może coś tam zaraz zaznaczę, tylko niech to mi się lepiej podkrywa. Wydarzenie? Robimy? Pomożesz mi, nieznajoma? Mogę ci pomóc, no ale podobnie wyglądają ostatnio te wydarzenia różne. Takie terenowe. No, tutaj sobie troszeczkę powysadzamy. Teraz mamy te fajne wybuchy zwłok. Zgodnie zresztą z waszymi sugestiami wzięte. Fajnie się sprawdzają. Dobra, jakieś macki. Może się uda złotą skrzynkę zdobyć. Tylko fajnie, żeby się jakoś zbijali tutaj w te kubki, nie? Cyk, żebym mógł lepiej z włóczni korzystać. Poprzyciągać ich tutaj. Dlatego sięgnę sobie. Tu jakieś wybuchy porobię. Tutaj. Okej. Jeszcze jedne macki. Okej, jakiś szmaragdzik wypadł. Tutaj poważniejszy przeciwnik. Myślałem, że wybuchnie. Jeszcze raz macki. Jest tutaj jeszcze jakiś poseł. No to krytami go jedziemy. Mało esencji tam. Spoko. Poszło. No mam tutaj, widzę, zaliczone. Wiecie, jak ja tutaj walczę, to ja tu nie patrzę za bardzo w ogóle, co mam robić. Tylko staram się po prostu szybko zabijać wrogów. A pewnie nie zawsze powinienem. Bo czasami trzeba się skupiać na konkretnych pewnie wrogach, tam ochronie... O, już mam oboli na maksa, tak? Na ochronie jakichś postaci... no dobra, nie no, obole trzeba by... Ostatnio kluczyk zużyłem, nie? Może warto by jakieś dodatkowe klucze kupić? Chodźmy do osady. Troszkę tych oboli wykorzystam. Może jakieś legendarki wpadną? Na pewno kluczyki sobie kupię. Kluczyki, jeżeli chodzi o bole, tutaj możemy wykorzystać, dosyć blisko. No tam z dwa sobie kupię klucze na pewno. Kupiłem? Kupiłem chyba, nie? Tak, mamy trzy, dobrze. No i bym sobie wziął... Może dalej pierścionki będę kupował. O, rękawiczki, włócznia z kości, mała szansa, ale może... Rękawiczek dawno nie zmieniałem. A może wpadną jakieś fajne rękawiczki? Bierzemy rękawice na maksa. Jaka szkoda. O, nawet... Witaj, o, piękności. Dobra, stop. Stop. No tutaj jakiś taki napływ krwi, to tak nie bardzo. Rozdarcie. Ach, czemu rozdarcie? Gdyby zamiast rozdarcia... Ale też nie ma krytyków, ale można by coś spróbować przylosować, chociaż w legendarnym, no to składniki trzeba by mieć, ale patrzcie, jaka różnica pancerza już nie. Umiejętności podstawowe zyskują premię do szybkości ataku. A spróbujmy już tu jakieś rękawiczki. Wydajemy na rękawiczki. Jaka szkoda. Witaj. Jaka szkoda, ciemność zaczynała mi się podobać. A propos Diablo, tak się kojarzy. Napływ krwi znowu. Jest szansa na krytyka, patrzcie, 5,5%. No ale ta włócznia, no. Krwawa lanca. No ale trafiają się w tych legendarnych też tutaj jakieś plus 2 do rank. Można próbować dalej, jak będą obole znowu. Może coś się w końcu fajnego trafi. I znowu umiejętności podstawowe zyskują premię. Dobra. Jedne sobie rozłożę, a tutaj będę mógł wyjąć aspekt. Będę musiał w końcu zrobić porządki z tymi legendarnymi przedmiotami. Bo tam na pewno się jakieś inne aspekty też powtarzają. Więc będzie można troszeczkę porozkładać i dzięki temu pozyskać. Uwaga, pozyskać. Co pozyskać? To lepsze niż zaczynanie. O, na przykład takie rzadkie materiały rzemieślnicze typu zwinięty znak, tak? Też może z szansą na jeszcze lepsze. Dobra, to sobie rozłożymy. Czasami najlepszą obroną jest chętnie to wezmę. Bierz, tutaj wszystko. Ja sobie jeszcze podejdę na szybko do skrzynki. Tędy. Okej, zostawiamy to wszystko. To zostawiamy też. Tutaj coś z krytykami, dobra.
Wracamy portalem, nie? A co to za wóz handlowy, halo? Szlachetne futra, miękkie skóry, lecznicze zioła i rzadkie minerały. Wszystko przeznaczone na handel. Dzień dobry, ja tu chcę handlować. Halo, nie? Nope. To słaby handlarz z niego tam. Dobra, jestem ogarnięty. Jeżeli chodzi o sprzęty, możemy zebrać obole i... Aha, no i jeszcze tutaj pójdę sobie na dół, zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Oho, jakieś dobre miejsce do zbierania ziółek różnego typu, zauważcie. Cyk. I się czepnączę. O, jest jakaś skrzynka złota, idziemy zobaczyć. Taka miejscówka i uwaga, uwaga, flamberg. Dobrze. No i teraz tak, tu się odsłania, niech no ja załatwię tych upierdliwców. I niech ja sobie spojrzę na mapkę. Tak, to jest to miejsce gdzieś tu, bo powinno być. Powinien być ołtarz. Lilith, co to za zasadzka? Coś tu pilnuje ołtarza? Czy o co chodzi? Może tak być. Rozglądamy się za ołtarzem. A jeszcze minerały mogą być. Kawałki żelaza. I tutaj też. Ej, dobre miejsce do zbierania surowców, naprawdę. Jest ołtarz! Wszystko się zgadza. Mhm. Siła wzrosła. Ja to sobie odhaczę. Mamy to. No i... Idziemy dalej za tym wątkiem głównym. Aha, tutaj teraz gdzieś. Spoko. O, i już widzę, będą wątki poboczne. No, to mamy. Mamy content na dzisiejszy odcinek. Już widzę. Spoko. I będziemy wbijać level. 46. Coraz bliżej tego 50. Zobaczymy, co tam się zmieni dzięki temu. Kapliczka artylerii. Ej, no naprawdę dużo w tych okolicach jest tych różnych crafterskich substratów. I co, mam z tą kapliczką wpaść do osady? Dajcie mi jakichś wrogów, jakieś wydarzenie tu okoliczne, nic nie ma. Chciałem tę artylerię jakoś wykorzystać. Patrzcie, ile tych ziółek tutaj jest wszędzie. Potrzebuję więcej czasu. Nie chcą mi żadnego wydarzenia terenowego dać. Pod kapliczkę. No trudno, wbijamy do osady. I zobaczymy, jakie tutaj mają kłopoty, co oni tu robią. Gryzonie zepsuły kolejne wnyki. Problemy z gryzoniami? Może będą? Zagadajmy do niego. Nie udało ci się nic złapać? Jeszcze raz. Nie. O. Nic nie ma w sidłach i przez dłuższy czas nie będzie. Ziemia potrzebuje czasu, by się odrodzić. Nie brakuje za to ciernistych bestii. Ich mięso jest twarde, a do tego są za sprytne, by wpaść w zwykłe sidła. Mam nadzieję, że nowe pułapki okażą się lepsze. Mięso cierniowych bestii mamy zebrać. Dobra, już się tu jakieś zadania będą zbierać. Dzień dobry. O, a co tu się stało? Zaraza. Myślałem, że jesteś czysty. Spróbuję znaleźć ci jakieś zastosowanie. Spaczony czy nie, nie pozwolę, żeby twoja śmierć poszła na marne. Chyba się przywiązał do tej sarenki. No spoko, tu jest jakiś wykrzyknik i nie tylko. Dzień dobry. Ja, ludzie narzekają na wszystko, na co się da. Żniwa nie są takie obfite jak wcześniej. No i bywa. Jakiś cykl czy coś takiego.
ta postać, jak mówiła, że ludzie narzekają na wszystko, co się da, to Mozart od nas z Discorda, jak doszedł do tego miejsca, zrobił screena, wkleił na Discorda i poprosił, żeby ten obrazek mógł zostać wywoływany na Discordzie w razie czego. I podpiąłem go pod hasło wykrzyknik typical. Jak ludzie czasami na coś narzekają na Discordzie, to można to przywołać. Taka ciekawostka. A zobaczymy tutaj. O! Miasto ma chyba kłopoty. To tylko kwestia czasu, zanim mieszkańcy zaczną odchodzić. Nawet przodkowie nie chcą już słuchać naszych błagań. Przybywa tu wielu ludzi? Odwiedza nas coraz mniej podróżnych. Ludzie boją się zbliżać do wrzosowisk, nie mówiąc już o Tirmairze. Gadają, żeśmy przeklęci. Mhm. Czy w mieście coś się dzieje? Jesteś tu mile widziana, podróżniczko, ale... nie znajdziesz tu zbyt wiele. Coś skaziło tę ziemię. Nie będzie nas żywić jak dawniej. Dzień dobry. Wyglądasz na zafrasowaną, Nestorko. Czy mogę ci w czymś pomóc? Dręczą nas roje much. Mnie też. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Spowalniają. Przykrywamy stojącą wodę. Nacieramy się wisielczym bluszczem. Nic nie pomogło. Ludzie mieli większe zmartwienia, ale muchy zagryzły naszą ostatnią mleczną krowę. O kurde, to niezłe muchy. Nie zniknie, jeśli go zignorujemy. Odłożyłam trochę monet. Dostaniesz je, gdy pomożesz nam z plagą. Ja tu cały czas wypatruję w tym Diablo takich jakichś super przełomowych innowacji, no nie? I na przykład teraz sobie tak pomyślałem. Są jakieś muchy takie upierdliwe tutaj w tym akcie, no nie? Gdzieś tam słabo je widać, chcecie gdzieś szybko przejść, was dziabną, spowolnią, no nie? Trzeba się zatrzymać, coś z tym zrobić. I nawet jakby w tym drugim akcie te muchy były jeszcze bardziej upierdliwe, jeszcze bardziej spowalniały, jeszcze więcej ich było. I na przykład macie takiego questa, gdzieś tam sobie docieracie do jakiejś osady na uboczu i faktycznie możecie coś z tą plagą zrobić, no nie? Jakiś taki chain questik, coś w tym stylu, robicie go i nagle się okazuje, że te plagi much z tego aktu znikają albo stają się mocno ograniczone, czyli taki bardziej globalny wpływ jest tych różnych wątków pobocznych na akcję. I to by na przykład już z mojego punktu widzenia był taki olbrzymi plus dla tej gry, no nie? No ale dobra, to mniejsza z tym. Pewnie tak nie będzie, nie? Nie, ja całkiem oszalałam. Nie wrócimy do niego. Okej, może za chwilę. Najpierw tutaj z Afanem sobie porozmawiamy. Nie wygląda na spaczony, mamo. Myślisz, że możemy to zjeść? Teraz nie ma co wybrzydzać. Oczyść mięso, tak jak cię uczyłam. Przynieś je tutaj i je powieszę. Gorsze niż te cuchnące rybska nie będzie. A tutaj a propos cuchnących rybsk, to tutaj chyba wiszą sobie. Dzień dobry, ja w sprawie wątku głównego, ona what the fuck? Przechodził tędy demon, to jest kapitanka rycerzy Razia. No właśnie, czy przechodził tędy demon? Na wrzosowiskach widziano rogatą kobietę szerzącą zepsucie, jeśli to o to ci chodzi. Tak, no, chcę dopaść druidów, którzy pokonali Astarota. Ach, ten szaleniec na fajn tam mieszka. Już próbowaliśmy z nim porozmawiać. Dotarliśmy aż do kamiennego kręgu Boglan. Wtedy zjawił się ten jego wilk i ugryzł jednego z moich ludzi. Już i tak brakuje mi rycerzy. Nie będę ryzykowała tej garstki, która mi została, na jakiegoś drania, który nienawidzi katedry. Dlaczego na Fajn nienawidzi katedry? Na Fajn uważa nas za intruzów okradających jego ziemię. Ale jak inaczej mamy przetrwać? Potrzebujemy drewna do budowy. Rudy, by kłuć z niej broń. Dziczyzny do jedzenia. Prawda jest taka, że w jego nienawiści do nas pewnie chodzi o Donana. Byli kiedyś przyjaciółmi, ale ich drogi się rozeszły. Co się wydarzyło między nim a Donanem? Nie jestem pewna, ale spotkałam go kiedyś. Jechałam przez wrzosowiska, nikomu nie wadząc, gdy podszedł i przemówił w języku bestii. Sprawił, że mój koń mnie zrzucił. Złamałam nogę. Od tamtej pory mam z nią problemy. Nie obchodzi mnie, co między nimi zaszło, ale cieszę się, że Donan się opamiętał i przestał zadawać się z tym dzikusem.
ona ma problemy z nogą, to co ma powiedzieć ten gościu, który pod siebie robi krwią, która tutaj spływa, nie? Powodzenia. Dobra, zbieramy jeszcze więcej wątków pobocznych. No i rozmawiamy. O, co to tutaj za modlitwy? Halo, drzewo ofiar. Przepraszam bardzo, a co to jest? Posłuchajmy druidzkiej modlitwy. Przodkowie i duchy, usłyszcie me błagania. Nasza ziemia jest chora. Wymaga ratowania. Miłosierdzia rąk waszych nam potrzeba, skoro... by dostatek przywrócić i uzdrowić jezioro. Bardzo ładnie. Spróbujmy dokończyć druidzką modlitwę. Może coś wybuchnie na przykład. Przodkowie i duchy, usłyszcie me wezwania. Zepsucie toczy lasy, pola i miejsca żerowania. Czymżeśmy zasłużyli na tak okropny cios? I jakże możemy poprawić swój los? Ozdobiony malowanymi runami druidyczny ołtarz, który jest miejscem kultu według dawnych rytów. Pomimo złowienia zaledwie kilku nieskażonych ryb, niektórzy nadal nad własne potrzeby przekładają oddanie należytej czci przodkom. No, widzicie? Dzień dobry. No taka osada rybacka, nie? Pamiętam, jak te wody tętniły życiem. Wydawało się, że możemy z nich czerpać do woli. Może byliśmy zbyt chciwi? Może to kara? No przynajmniej coś im się tu udaje złowić, w przeciwieństwie do tej osady, w której byliśmy wcześniej, gdzie taki głód panował, nie? Dzień dobry. Tirmair to odizolowane miejsce. Żeby tu żyć, trzeba mieć w sobie coś wyjątkowego. Jakąś zawziętość. Ci, którym tego brakuje, uciekają za gościnniejsze mury Kerigaru. Czekasz na coś? Nie czegoś, lecz kogoś. A dokładniej kogoś takiego jak ty. O! Wyglądasz mi na osobę światową. Dasz może radę udać się do oberży pod tłustą gęsią na wyżynnych ostępach, żeby powiadomić karczmarza Torbena, że Nial wkrótce się zjawi i spłaci swój rachunek? O. Lubię czasem wypić, wiesz? A tam jest najlepsze piwo w okolicy. Do oberży pod pomocną dłonią. No dobra, mamy kolejnego kuścika. No tutaj wszystko fajnie. O, dzień dobry. O, tu ktoś łowi sobie ryby. Jezioro nie oddaje nam tyle, co kiedyś, tatku. Zawsze powtarzałeś, że w łowieniu ryb kluczowa jest cierpliwość. Ale minęły już tygodnie, odkąd złapałam jakiś porządny okaz. Ja tu sobie może przy okazji, skoro dotarliśmy do tego miejsca, zaznaczę punkt nawigacyjny, że odhaczyłem. No. Na mapce interaktywnej. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, tutaj... No dobra, co robimy? Jakieś okoliczne kłyściory warto by pewnie porobić. Dobra, wątek główny, tutaj mamy wątki poboczne. Może tak, a nie mogę jakoś oznaczyć dwóch naraz, żeby mi pokazywało? Dobra, mamy zlikwidować żądlące roje na zasnutych wrzosowiskach. To się zrobi przy okazji, 0 na 75. Tutaj mamy zebrać mięso cierniowych bestii. Okej, to chodźmy tam. W takim razie zajmę się tym wszystkim. No, tutaj nawet oznaczone są na mapce, tylko pytanie... A, to są te roje upierdliwe. No, spoko. Cyk. Takie roje nie zostawiają zwłok, tak? No bo tu zwłoki takich much dziwacznych. Ciekawe, co by to miało być. Dobra, jakieś zwykłe ataki tutaj się przydadzą. Jest jakiś drzewostan, o! Dobra, tutaj sobie zrobimy zwłoki. A roje mogę przyciągać też? Nie wiem. Tutaj widzę, że nie ma łatwo. Niewyprawione skóry. Tutaj jakieś roje. Roje rojewskie, tak?
O, tutaj dużo. Spoko. O, wiem co zrobię, tu ich jest dużo, uwaga. Nawałnicę z kości odpalę. No, jakiś ametyst nawet z jakiegoś roju poleciał. Dobrze jest. Pyk. Więcej kawałków srebra, czy co to tam było? Okej, dużo jeszcze tego zostało? 51 na 75 mamy. Dobra, chodźmy w kierunku tego innego questa. Tam przy okazji też będą te roje pewnie, nie? Tak mi się wydaje. Jak nie, to w innym miejscu się to porobi. No, tutaj złoże rudy mamy. Ruda srebra. I tutaj cierniowe bestie, tak? Do załatwienia, może być. 12 sztuk. Jest cierniowa bestia. No tak trochę rozproszone tu widzę będą. No i to tak mocno rozproszone. Ktoś tu pewnie był przede mną i zabijał te bestie, bo to niemożliwe chyba, żeby tak mało ich było. Muszą się zrespawnować. To sobie rudę przez ten czas podniosę. Zostawcie mnie. Tutaj mamy też rudę, kawałki żelaza. Tutaj ruda. O, widzę na mapce są punkciki. I mamy dużo cierniowych bestii. To sobie odpalę. Cyk. Macki hentai. Dobrze idzie. Tu jest jakaś skrzyneczka, może przeklęta będzie? Nope. Te przeklęte zapewniają dużo expa, nie? Jak się pojawiają wrogowie. Dobra. Jakaś banitka mnie ściga. Ej, no gdzie są cierniowe bestie, ja się pytam. Nie ma ich tutaj za dużo. Dobra, tutaj ołtarz Lilith miałem. O, jest, widzę. Mam namierzoną bestię cierniową. I to dwie nawet chyba. O, jest więcej, dobrze. Macki hentai, przyciągnijmy więcej bestii. I jest dobrze. No, jeszcze trzy sztuki trzeba znaleźć. Ale myślałem, że tutaj też te muchy będą, bo jednak te obszary takie ogarniają również ten mniejszy obszar questowy. Dobra, tam będą muchy. Wyjące mchy, nie mylić z wyjącymi muchami. No jeszcze trzy. Niech się pojawią gdzieś tu. No, dobra, zaraz tu wrócę. Jak widzę na mapce muchy, to załatwię muchy. No chyba, że to będą też te cierniowe bestie, takie poza obszarem. Takie nadprogramowe, gdzie indziej. Zobaczmy, ale pewnie muchy. A nie, patrzcie, są. Są cierniowe bestie. Jestem jeszcze gotowa. Poza tym obszarem questowym, takim sugerowanym. A, no dobrze. 11, 12. Mamy ten quest rozrobiony. Świetnie. No i te muchy teraz, tylko to w takim razie ja sobie to oznaczę i mamy tutaj 51 na 75. Dobra, widać. Tak jak widać, to jakoś tak fajniej, nie? Dobra, tu się jeszcze jakieś chyba pojawiły, nie. 54 tu gdzieś są. Spoko, przy okazji mogę zajść tutaj. Też sobie zahaczymy o wątek poboczny. Czyli oddamy questa, tak? Mamy mięso cierniowych bestii, co ty na to? Ach,
Dziś zaśniemy z pełnymi brzuchami. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem tak było. Nawet nie wiesz, jak nam pomogłaś. To te ryby musiały im nieźle zbrzydnąć chyba, co? No dobra, mamy tutaj puszencję. Spoko, zadanie zwieńczone, wracamy szukać owadów. Narzekałem tak na te owady, a teraz ich szukam, nie? Dobra, to przy okazji może zahaczę o wątek główny, który się też znajduje na tych obszarach. Tutaj blisko. No i przy okazji będą muchy. Okay. O, piwnica tam w ogóle była. Dobra, spokojnie. Zbadaj wiadomość zapisaną runami na kamieniu. Na powierzchni nabazgrano ostrzeżenie. Na kamieniu wyryto powitanie podróżnych w lesie, gdzie można zjednoczyć się z naturą. Zamazano je jednak zaschniętą krwią. Nowy napis głosi: zakaz wstępu dla psów katedry. Już spokojnie. Nie należy do pokutników. I ten pies tak tu się patrzy, nie? Czy ja jestem psem katedry? Ej, no przyszedł. Szukam twojego pana, Nafajna. Możesz mi w tym pomóc? Jaki pieseł będzie z nami chodził pewnie. Dobry wilczek. Prowadź więc. Wilczek. Okej. Okay. To mamy wilczka swojego. Jaki słodziak. Patrzcie na niego. Ej no, halo. Dobra. A ja bym muchy jeszcze chciał. Chwila. Tutaj. Chodź wilczek, ty umiesz schodzić tu jakoś zaskoczyć? Bo tu widzę, że są muchy i piwnica i w ogóle jest fajnie. Okej. Idziemy do piwnicy po drodze. Coś tu pulsuje. Oho, może jakiś wielki robal tutaj siedzi, na przykład zimnoczerw kopacz, tak? Na macki. I jakaś szabla wypadła z robala. Skończyła mi się esencja. Esencja się skończyła, ale za to skrzynka się pojawiła. 5 serc demonów. Spoko, wychodzimy. No jeszcze te muchy trzeba by znaleźć. Już niewiele zostało. To jest ten wilczek? Nie, to jest jakiś wróg. Tutaj są muchy gdzieś. Cyk. Dobra. I tutaj są muchy też. Potrzebuję więcej czasu. Jeszcze tylko dwie. Cyk. Mamy to. Mamy zadanie ukończone. No to w takim razie tutaj ten wątek główny dalej sobie porobię. Bo jestem blisko. Jest misieł jakiś taki większy. Potrzebuję więcej czasu. Jest też kapliczka, zabójcza kapliczka. Dobra, mamy takie nowe obszary tutaj. Fajnie by było się zorientować też w tym miejscu, czy nie ma gdzieś jakiegoś ołtarza Lilith. Moment. To tu jestem. Dobra, na razie. Trochę tam dalej na wschodzie jest. Goblin! Goblin! Nie jestem jeszcze gotowa. Dostał. Dostał. Mamy go! I level na goblinie, na pierśnik legendarny z goblina. Poleciał.
O, to jakiś bosior. Czy bosior, no elitka. Diabelski foliał. Kamyczek. Wszystko dobrze. No dobra, zanim się zajmę poziomem i tak dalej. Oho. Macki. I misiek załatwiony. Nie zostawił skór, taki elitarny misiek jakiś. Dobra, momencik. Jestem w tym miejscu. No tu jest blisko, wiecie co? Pójdę sobie na razie. Na rozkładającym się ciele widać liczne ślady szponów. Na piersi poległego rycerza wyryto słowo intrus. Pójdę sobie tędy, bo tutaj powinniśmy mieć ołtarz Lilith. Szoczek. Jest ołtarz Lilith. Znalazłem. Znaczy, znalazłem, no sprawdziłem na stronce. Siła woli. 10 sławy. Sobie odznaczę go tu. No jeszcze jest dosyć blisko tutaj na dole właściwie, ale... No dobra, to może spokojnie. To się jeszcze zaznaczy. Na razie tutaj. Chociaż tu jest takie ustronne miejsce, przynajmniej mam takie wrażenie. Może powinienem je wykorzystać i... I wziąć sobie poziom. I zgodnie z planem wymaksujemy sobie to do produkowania zwłok, tak? 12%, w przypadku bossów 24%. No i teraz będę mógł utworzyć zwłoki sobie. Im szybsze ataki mamy, tym więcej zwłok mogę w jednostce czasu wyprodukować, tak? Dobra, o co chodzi? Znajdź na fajna w sercu wrzosowiska. Szukamy. Więc to jest serce wrzosowiska, tak? Serce wrzosowiska gdzieś na uboczu. Szukamy na fajna. Tak czerwono tutaj. Oho. Na fajna? Wszystko w porządku? A, wszystko dobrze. Coś ty za jedna. Suchniesz domem. Ale nie ma go tutaj. Tego tchórza. Obawiał się, że Lilith będzie cię szukać. I miał rację. Tak. Ona mnie tak urządzi. Nie, już nie da się ocalić. Jedyne, co możesz dla mnie zrobić, to ją znaleźć. Ja pomogę ci iść na północ. Wolałbym na południe, bo jest blisko ołtarz Lilith. Wciąż można ją powstrzymać. Fjorban z tobą pójdzie prędko. Czyli ten wilkeł. Okej, mamy kontynuację. Podążaj za tropem spaczenia do splątanej gęstwiny. No dobrze, mogę sobie podążyć, ale jednak najpierw... A szkoda, że tu nie ma jakiegoś punktu. Nie, no dobra, zostawmy ten ołtarz Lilith. On będzie gdzieś tutaj na dole. Musiałbym sporo się wracać. No dobra, najpierw tutaj. Ołtarz Lilith tam kiedyś przy okazji. Patrzcie, Fjorban ma swój pasek ze zdrowiem nawet. Może powinienem na niego uważać? Żeby mu się jakaś krzywda nie stała? O,
O właśnie, i tutaj się ujawnił właśnie chyba jeden z powodów, dla których mi mówicie, żebym jednak skupił się bardziej na fabułce i na wątkach pobocznych, to tam okej, ale nie robił na razie dungeonów. Chodzi o to, że poziom tych lokacji wszystkich takich fabularnych i nie tylko, 41 do 45 tutaj na przykład, tak? Ja mam 46, to już się tak przestaje skalować niby. Ja będę poziomem jakby przewyższał te lokacje, będzie bardzo łatwo to wszystko robić. Możemy popadać w monotonię. Z początku nie wiedziałem, że tak to będzie działać. Myślałem, że to się wszystko cały czas będzie na przykład skalować. A to tak nie do końca. No dobra, w każdym razie idziemy tutaj. Znaczy, no jak dla mnie to dobrze, że się przestaje skalować, nie? To tak jak już kiedyś mówiłem, ja nie jestem jakimś wielkim fanem skalowania. Wolę jednak czuć, że ta postać staje się dużo silniejsza nad niektórymi istotami występującymi na pewnych obszarach. Splątana gęstwina, dobra. Zaraz, ja to mogę jakoś kliknąć, tu się jakoś idzie, halo. Coś tu trzeba zniszczyć. Zniszcz nienaturalne narośla podtrzymujące blokadę. Dobra, zaraz coś się tu wymyśli. Narośla. O, chwilę. Nie bardzo widzę te narośla. Aha, dobra, to po prostu trzeba się wrócić. Tutaj myślałem, że mam tam pędzić do tego miejsca. Spoko, zaraz się tym zajmę. Mhm. Przy okazji widzę tutaj większa liczba wrogów. I nawet przedmioty z nich lecą. Magiczne. I rzadkie. Okej. I muchy. Dobra, jeszcze jedna narośl. A, ten wilk jest zaznaczony tym białym znacznikiem, tak? Żeby mi się to nie myliło z czymś innym. Ta, to jest wilk. Nie jestem jeszcze gotowa. No, to jakaś skrzyneczka jest, co prawda nie złota, ale chętnie bym sobie w nią kliknął. No, szału nie ma. Ej, to była pozłacana tarcza? No, jakiś herold zakarł mnie. Dobra. No to tutaj wsio. I teraz trzeba się wrócić tutaj. Po drodze kapliczka. Ochrony. No. Najważniejsze, że mnie przyspiesza. Dobra, mamy wejściówkę. Splątana gęstwina. No, zobaczymy. To nie jest jako dungeon chyba. Momencik. Nie, to nie jest jako dungeon taki. Znaczy, tu jest niby oznaczone takim symbolem dungeonu, ale na mapce interaktywnej to nie jest jeden z dungów takich z aspektami, jakby co. To jest takie typowo fabularne. Oho! Będzie jakaś wizja. Piętno Lilith, uwaga. Starymi gałęziami wisi nabrzmiały nienawiścią owoc serce. Niechaj wreszcie pęknie i wypełni sokami strumienie i kopce. Hej. Dowiedz się, co leży na końcu spaczenia. Obstawiajcie, co tam leży. Jeżeli nie wiecie, to obstawiajcie. A jak wiecie, to udawajcie, że obstawiacie. Dobra, będzie następna wizja. Może za chwilkę. Nie chcemy, żeby jakieś drzewo nam przeszkadzało. Niech
karmazynowej kołysce narodzi się amalgama trzału! Karmazynowa kołyska. Karmazynowy mściciel był w gumisiach kiedyś. No tak było. A, no dobra, idziemy dalej. O nie, nawet tu są te muchy. Dobrze. O, jest kolejna wizja. Niech jego gniew płonie żywym ogniem, aż strawi całą tę przeklętą krainę. Mhm. Cyk, tutaj przykucnięcie. O, coś mamy. Krewna fajna. Jakaś arenka. Dojrzewający amalgamat szału. Ej, tutaj mu rośnie zdrowie, trzeba coś robić. Dobra. No chyba nie można powstrzymać tego dojrzewania. Coś mi się wydaje, jakie tutaj duże. Coś już było brzydkie. Fajne. Duże, brzydkie, ale fajne, tak? Dlatego się nie... O, teraz dopiero. Żem zmarnował włócznie z kości. Potrzebuję więcej czasu. Nie szkodzi, wszystko będzie dobrze. Tutaj jakieś przyciągnięcie, robimy zwłoki. Okej, okay. No ale wytrzymały. Pozwolę sobie łyknąć nawet miksturkę tutaj. Zrobimy jakieś przyciągnięcie. Nie jestem jeszcze gotowa. Chodź po miocie nienawiści. Pora miksturka wzięta. Ej, żeby mi wilka nie załatwił, halo. Uwaga, uwaga, gdzie on jest? No nie, no zniknął teraz akurat. Stwór jest ranny, ale żyje. Gdzie on się podział? Specjalnie krytyki zwiększyłem. Dobra, zaraz pewnie gdzieś tu wyjdzie, co? Albo na razie nie. Ej, może to będzie jakiś aktowy boss. Wróci taki ranny i rozjuszony na mnie. O, no dobra. Ale na jakiej zasadzie? Wróć do Nafajna, no bardzo chętnie, ale... On będzie czekał gdzieś tutaj? Dobra, kliknę sobie tak. Nie mogę tutaj wyjść skrótem? Halo? Wróć do... No fajna, no dobra, wrócę z buta. Nie, to jest Lorat, to jest zupełnie coś innego. Inna kontynuacja. Dobra, chodźmy w ten sposób, w takim razie. Daleko nie mam. No i dziwne, że... No dobra. Może nie jest jakoś oznaczony. Tutaj wszystko sprawdzałem. Czyli taki monster był. Nie jestem jeszcze gotowa. Okej, wychodzimy tu. Teraz mi go dopiero oznaczyli, tak? No dobra, niech im będzie, czyli po prostu jest w miejscu, gdzie był. Z drzewa nie wyszedł, tak? No i tak jakbym tu wyszedł jakimś innym punktem nawigacyjnym, to bym bliżej nie miał. Ale szkoda, że nie można było wyjść tak, jak się standardowo wychodzi z podziemi, nie? Tam się klikało normalnie w wejście i przenosiło. A to dlatego, że to nie był taki typowy dunk pewnie. I to tak nie działało. Dobra.
jestem. Powstrzymałaś ją? Nie, nie znalazłam jej. Wygląda na to, że zabrała ze sobą część ciebie. Bestię zrodzoną z twojej krwi. To moja wina. Coś ty najlepszego zrobił. Zawarłem pakt z Lility. Miała mi pomóc zniszczyć pokutników. W zamian za co? Zdradziłem jej, gdzie ukryto Astarota. W Eldheimie. Czemu? Przy niej straciłem nad sobą kontrolę. Pochłonął mnie gniew. Teraz możesz zrobić już tylko jedno. Połóż kres spaczeniu. Mhm. Czyli ten etap fabularny został zakończony. 5 na 5. Czy coś fajnego tutaj wpadło? Jest zbrojka. Za każdym razem, gdy nawałnica kości rani przeciwnika, nawałnica kości to jest to nasze, zyskujesz barierę o mocy równej 4% twojego podstawowego zdrowia na 10 sekund. No okej. Okay. Odporność na ogień, obrażenia, umiejętności kości, odporność na zimno, całkowity pancerz, fajne. Może warto by było to ulepszyć? Dołożyć tutaj jakieś zdrowie? Myślicie, że z pancerzem byśmy dali radę to jakoś podgonić dzięki tym ulepszeniom? Pewnie można by się przekonać. Chociaż tu jest moc przedmiotu bazowa 525, to jest 486. No ale ta bariera trochę kusi, nie? Nawałnica, znaczy ja z nawałnicy za często nie korzystam, ale... I tak, tu jest jeszcze procentowy pancerz, kurde, sam nie wiem. Można by ten aspekt na pewno wyjąć. Dobra, niech to sobie zostanie na razie tu, to jest do przemyślenia. Co my tu jeszcze mamy? Zręczność, wybuch... O, wybuch zwłok. O, unik. Też nie wygląda źle, co? Plus 2 do wybuchu zwłok. Zręczność wpływa na krytyki. Nie ma redukcji. Też sobie to zostawię tutaj na boczku. No to nie. To nie. Zręczność, całkowity pancerz to też nie. No ale dobra, dwa jakieś takie przedmioty lepsze, powiedzmy, że wpadły. Co robimy? Momencik, niech ja tutaj zobaczę. Tu się żadna mapka dodatkowo nie odkryje. Możemy wrócić, na pewno oddać zadanie. Tutaj będzie kontynuacja. Oddamy zadanie poboczne. Oj, tutaj roślinka była do ścięcia blisko, nie zauważyłem od razu. Dobra, najpierw to. O, ktoś chce zagadać. Powiedz mi, co się mówi w mieście? Mówi się, że przodkowie w końcu odpowiedzieli na nasze modlitwy. Nie wiem, czy w to wierzyć. Ale prawda jest taka, że coś się faktycznie zmieniło. Jest tu mniej ludzi niż wcześniej. Wielu odeszło, ale ja nie zamierzam. Nie chcą pomagać? No i dobra, takich tutaj nie potrzebujemy. Udało mi się zdziesiątkować roje. Mam nadzieję, że nie będą już sprawiać kłopotów. Błogosławię ciebie i wszystkich twoich potomków. Jednak jest jeszcze jakaś nadzieja. Może znów obsiejemy pola?
No, może tak będzie. Dobra, mamy zadanko zrobione. Eliksiry zabijania demonów. O! To na jakiegoś aktowego bossa demonicznego może. Co to dokładnie daje, ta mikstura, to jest to? Zwiększa obrażenia zadawane kozłoludom, upadłym, muchom i demonom o 20%. No, fajne. No dobrze, a momencik. O, to jeden klucz mi został, to ja tam gdzieś zużywałem przy tych skrzynkach, nawet nie wiedziałem, że to takie skrzynki klikałem. Dobra, w takim razie myślę, że tutaj mamy dalej kontynuację wątku głównego, tu by się chciało też zahaczyć, może chodźmy w te okolice też, co? Jeżeli bym to oznaczył, zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Może jakaś nowa osada, więcej wątków pobocznych, chociaż nie, to było z tą karczmą, tak? Porozmawiać z karczmarzem Torbenem. No jak karczmarz, no to musi być w jakiejś osadzie, nie? Może będzie więcej wątków pobocznych. No to oznaczyłem sobie to i chodźmy w takim razie w tym kierunku. Po drodze będzie ołtarz Lilith. Nawet jakbym odbił troszeczkę z trasy, to byśmy jeszcze jeden zaznaczyli, ale trochę daleko musiałbym odbijać, dlatego może sobie na razie to daruję. Nowy obszar odkryto. Taki duży obszar. Oho. A czy wiecie co? Właściwie to mógłbym zajść. No blisko jest. Dobra, chodźmy. Jeszcze pozaznaczam sobie ołtarze Lilith. Tutaj gdzieś. Tutaj gdzieś będzie. Idziemy. To przy okazji mógłbym jeszcze kawałek do góry iść. Tam też będzie. No. Ten, nad którym się wcześniej zastanawiałem. Idziemy zgarniać ołtarze w dzisiejszym odcinku. Przy okazji piwnica. Niech będzie. Piwnica zawsze spoko. Skrzyneczka. Dzień dobry. Dobra, odpalimy sobie tak, zrobimy tak, zrobimy tak. I zrobimy eksplozję. Okej, tego gościa załatwiłem. I chyba wszystko. Miałem szansę? Patrzyliście tam na złotą skrzynkę jakoś? Nie wiem. Grobowy pył znalazłem. Ajdź, nie, pozbyłem się przedmiotów. No ale miejmy nadzieję, że jak zajdę tam do tej karczmy, to gdzieś tam też będzie może jakiś kowal, coś takiego. Tak, tu widzę na mapce interaktywnej, że tam będzie punkt nawigacyjny. No to powinna być jakaś taka osada, nie? O, tu jest skrzyneczka. Okej. Wybuch zwłok plus jeden. Mało. Dobra, tutaj gdzieś szukamy ołtarza Lilith. O, coś tutaj takiego dziwnego jest. Nie jestem jeszcze gotowa. A czemu ja temu nie zadaję obrażeń? Halo? Widzicie? Tutaj takie coś było. A teraz dopiero się ruszyło. Ej, no, jakiś duży, poważniejszy przeciwnik. Dobra, załatwiony. Ktoś tu przyszedł? Pomóc? Dobra, ołtarz Lilith. Możliwe, że będzie... O, nie, a to skrzynka. Mam kluczyk. Uwaga, otwieram. Tak jest. Dobra, jeszcze raz. Gdzie to jest? Nie. To jest bardziej... To jest jakoś tu... Momencik, ja to zaraz znajdę. Mam nadzieję. Potrzebuję więcej czasu. Chodźcie tu wszyscy w te zwłoki. No, takie większe wilkołaki to trzeba włócznią, widzę, załatwiać. No, tu gdzieś powinno być. O, tu jest. No, trochę tak odsunęli.
No dobra, siła zwiększona. Mogę sobie to oznaczyć. I jeszcze bym w takim razie zaszedł... No tutaj jest też ołtarz Lilith. Idę tam. Też sobie od razu to odhaczę. Skoro już jestem, tak powiedzmy, że stosunkowo blisko. Nie jestem jeszcze gotowa. No, może coś po drodze ciekawego znajdziemy. Ale pewnie nie. No, jakiś ołtarz taki do inteligencji byłby wskazany. Bo dawno takiego nie miałem. Jest. I inteligencja. Mamy to. Dobra, czyli to załatwione. No to w takim razie... chyba będzie znowu jednak bliżej... O, jakiś tutaj... Jeszcze coś? I będzie chyba lepiej stąd zejść. No, ale dwa ołtarze są. I skoro już tu jestem, to może skorzystamy z usług kowala. Tylko ostrożnie, żeby czasami nie przetworzyć potencjalnie fajnych przedmiotów. Siła woli, inteligencja, zręczność. Gdy zadasz obrażenia wrogowi elitarnemu, zyskujesz barierę. My takie coś mamy, tak? Otrzymywane leczenie. No poza tym tu szału nie ma w tym naszym hełmie. Można by coś zmienić. No ta bariera mi się czasem coś tam załączało, ale no to... Nie no, fajna była bariera, ale dużo tych statów tutaj wychodzi. Maksymalne... Nie, dobra, nie zmieniamy, bez przesady. Czyli tak... To sobie wszystko przetworzę. Dobra. Tutaj sprzedajemy. Tak, strasznie się targuje. Okej, okay, no i kolejne podejście dotarcia do tego miejsca. Teraz już mi chyba nic nie powinno przeszkodzić, chyba że ktoś będzie chciał zagadać. Nie mam pewności, co? Ale coś się zmieniło. Rzut kamieniem od Bryone udało mi się upolować czystą zwierzynę. No, czy widzicie, to znaczy, jakieś... że to cholerstwo przestało się rozprzestrzeniać? O! Nasze modły zostały nareszcie wysłuchane? Jeśli to pewnie mój wpływ. Powinniśmy zebrać więcej myśliwych i wyznaczyć nowe tereny łowieckie. Może po tych akcjach naszej postaci. Tu jakieś muchy pozabijane, tutaj coś. Może to miało wpływ na warunki ich egzystencji. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, chodźmy. Chodźmy, tędy odkryją się nowe obszary. Szczury wielkie jak koty w tej gierce. A fajnie, jak tak dużo zwierzyny czasami się mija, nie? To jakiś ptasior poleci, o. Jakaś sarenka sobie biegnie, jelonek. I kozłolud. Nie jestem jeszcze gotowa. Mamy nową osadę. Tak jest, tutaj odsłoniłem. No, twardy przeciwnik widzę. Pająki znowu się zaczynają pojawiać. I jestem zatruty. No dobra, jest nowa osada, jest nowy punkt nawigacyjny. Mamy to. Tutaj wątek poboczny. Dzień dobry. Nial wkrótce ureguluje swój rachunek. O, czyżby? Jesteś bodaj piątą osobą, którą przysłał w tym tygodniu, by przekazać, że spłaci swój dług. No dobra. A nie było szyldu? Nie zwróciłem uwagi.
Czyżby twój szyld zaginął? Tak, zerwano go z haków. Tak się śpieszyli, że zostawili plamy krwi na schodach. Amatorzy. O, będziemy jakieś śledztwo prowadzić. Talisz, miejscowe mąci wody też gdzieś zniknęli. Intuicja podpowiada, że są w to zamieszani. Czy szyld zabrał człowiek, czy bestia? Bez niego gęś nie jest już taka sama. Potomek od Gena może z Diablo 1 też ma problemy z szyldem. Kim są Naila i Talisz? Byli stałymi klientami gęsi. Zabawna para. Nie pozwalali, by ich serca dręczyło przygnębienie. Ta dwójka zawsze coś kombinowała. Ciągle rzucali sobie jakieś wyzwania albo o coś się zakładali. No dobra, mamy questik. Tutaj takie widoczki. Magia, stal. Widziałem już każdą ranę. Dzień dobry, panie Ewan. Co u pana słychać? Pijesz dla przyjemności czy z potrzeby? Wiesz, gdzie jest blizna? Gdzie zginął ten demon? No wiesz, ten tam, jak mu tam było? Mój brat ubił tam potwora i zrobił sobie naszyjnik z jego rogu. 7 stóp wzrostu. Wziął ognie. Matka byłaby dumna. Miałem dość jego pierdolenia. Mówiłem, że ma mały róg. Założyłem się, że będę miał większy. Wiesz, do czego zmierzam. Słuchaj, lubimy się, nie? Może zdobędziesz dla mnie róg, a ja odstąpię ci wygraną z zakładu. Tylko pamiętaj, musi być ogromny. O, trzeba będzie jakąś... Dobra, spokojnie. W ogóle tak teraz tutaj patrzę jeszcze. Tu ominąłem jeden ołtarz Lilith, który praktycznie był po drodze. Zaraz. Ta, tutaj mamy tę osadę. Tu jest takie coś, co tutaj gdzieś był. Ołtarz Lilith. No ale to spokojnie, to się wszystko zrobi. Przejdę się jeszcze po tej osadzie, może ktoś będzie chciał zagadać tutaj, zobaczymy jakie mają problemy, o tu mają skrzynkę na przykład. Dzień dobry. Kury chodzą. Też taka osada rybacka, z tego co widzę. Dobra, wrócę się tutaj kawałeczek, zaznaczę ten ołtarz i jeszcze sobie zrobimy może jakiś wątek poboczny. Gdzieś tutaj powinno być. Może tu? Nope. Okej. Momencik. Jak to tutaj wygląda? Nie. Gdzieś tu? Nie widzę. A, widzę. Jest tutaj schowany. Dobrze. Mamy go. Zręczność zwiększona o 2 punkciki. No i fajnie. No dobra. Chociaż... Może tutaj najpierw, bo tutaj i tak punktem nawigacyjnym będzie można szybko dotrzeć. Chodźmy jeszcze tutaj. Czyli tak, oznaczę to sobie. I tutaj mamy odzyskać ten wielki róg demona. Musi być naprawdę wielki. Z tego, co było powiedziane. Jak załatwiony, skór nie zostawił. Jakieś duchy tu się czają. Ogólnie nie umarli. I eliksiry się sypnęły.
A tak te eliksiry wypadają po dwa często, nie? Znaczy często to nie wypadają, ale jak już wypadną, to po dwa. Dobra, chodźmy tędy. Tak jakby co jakiś czas miały po prostu polecieć. Jakby to było oskryptowane. Nie wiem za bardzo, jak oni to zrobili. Wyczuwam taką sztuczność, ale to może przypadek. Tutaj mamy jakąś rudę. No dobra, szukamy tego rogu demona. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu jest studzienka, ale niestety nie przeklęta. A tutaj mamy upadłych. Oho, to są tacy eksplodujący. Trzeba uważać. Moje eksplozje, myślę, że robią im więcej szkód niż ich eksplozje w mojej dzielnej nekromantce. Róg demona. No dobra. Jest? To, czy to jest ten demon? Nie wiem, ale zginął. Tak, mamy wielki róg demona. No i bardzo dobrze. No i świetnie. Myślę, że mogę wrócić, właśnie korzystając z punktu nawigacyjnego. Stop! A może jest gdzieś w pobliżu jakiś ołtarz Lilith? Gdzie ja tu jestem w ogóle? Tu... No powiedzmy... Dobra, przejdę się jeszcze gdzieś w tych okolicach. Przy okazji odkryjemy sobie nowe obszary. Tak... O, o, to. Tu jest jakiś aspekt dla druida. No i gdzieś tutaj znajdę sobie ołtarz. No, już połowa poziomu do 47. O, będzie wydarzenie. Może jakieś nowe? O, no nie, chyba nowe nie. Już to znamy. No ale dobra, zrobię sobie. Niech będzie. Okay. Macki. Tutaj atakujemy ostro. No nie, znowu coś. Tutaj ogłuszony. No i znowu. No to takie upierdliwe trochę. Questy poboczne, znaczy... Wydarzenia poboczne. No nie, no jeszcze spudłowałem tą włócznią, naprawdę. Ups, dobra, zjadłem. Potrzebuję więcej czasu. Dobra, zróbmy tak. Poszło. Co tu jeszcze? Jeszcze? Jesus. Dobra, chyba się udało. Mam zaliczone, odhaczone tam, że jest dobrze. I teraz mogę normalnie z nim walczyć. Nie jestem jeszcze gotowa. Mam krytykami. Esencji. Poszło. Jest złota skrzyneczka. Opłaciło się? Wielki miecz dostałem, czaszkę, dużo oboli dostałem, no powiedzmy.
Zobaczymy ten miecz. O, może ten mieczol jakiś fajny. Odległym wrogom wszystkie współczynniki. No może dobre obrażenia nawet wyciągnąć po ulepszeniu. Zostawię sobie na razie. A tutaj w ogóle. A to co to mamy tutaj? Maksimum esencji. Regeneracja zdrowia. No tak średnio. Tutaj odporność na zimno, zniedołężnienie. Całkowity pancerz. Nope. Dobra, kawałki żelaza jeszcze wpadły i idziemy szukać ołtarza. Jest! Siła! Jest siła. No to tutaj. Dobra, mogę go sobie odhaczyć. Ten też mogę odhaczyć. No, coraz lepiej to wygląda. Tutaj możemy oddać questa. Mam twój róg demona, ale zanim ci go oddam, tu sobie go jeszcze obejrzę. Ogromny poskręcany róg zerwany z czaszki demona. Choć kość jest w większości pusta, jednak w dłoni ciąży bardziej niż pałasz. Takie coś. Masz go! Przepiękny! To się udzielny książę zdziwi? Zaraz! Nie wygląda jak róg Marika! Kłamliwy pies! Popisywał się rogiem kozy! To zatłukę go! No tak. Dobra, mamy sławę. Eliksir krzepkości. No proszę bardzo. To jest eliksir krzepkości. Zwiększa maksymalne zdrowie o 30%. O, fajny. Bardzo fajny. Fajne te eliksiry. No, trzeba się będzie kiedyś bardziej zainteresować ogólnie alchemią, tymi usługami alchemika, co tam za eliksiry można wytwarzać. Chodźmy jeszcze tutaj, to sobie zrobię. Znajdź zaginiony szyld Ogdena z Diablo 1. No dobra, zobaczymy. Takie nawiązanie. Nie wiem, czy jakaś istota to będzie miała, czy co? Jakiś druid chyba, co? Tutaj walczy. No, ciekawe. Może po prostu z jakiejś istoty może... A, tu jest. Sama, gdybyś nie wpadł na te kozie morty, Tawiszu. Wiesz, jest... że się do tego nie nadaje. Szyld. Okej. Okay. Kradzież szyldu to twoja sprawka? To trofeum? No jasne. Zwinęłam je, by uczcić pamięć Tawisza, mojego najlepszego kumpla. Kozłoludy rozszarpały go w tym miejscu ledwie 3 noce temu. Uznałam, że zaniosę gęś do niego, żeby wypić ostatni wspólny kufel pod jej skrzydłami. Ustaliliśmy swoją listę ostatnich uczynków, wiesz? Pomożesz mi ją dokończyć? Chciałabym zapewnić duszy Tawisza choć odrobinę spokoju. Udowodnić, że nie został zapomniany. Jeśli wbijemy jego sztylety w miejscach z listy, nasza łobuzerka zostanie zapamiętana na wieczność. Okej. Okay. Odzyskaj zakrwawione pamiątki z dobytku Tawisza. Czy ty krwawisz? Och, nigdy nie zwracam uwagi na zadrapania. Odrobina krwi to dowód zaangażowania, co nie, Tawiszu? Na szczęście gorzałka odbiera mi rozum. Skoro tak mówisz... Lista ostatnich uczynków. Tak. Pewnej nocy, gdy byliśmy w gęsi, Torben wspomniał o starym łowcy zabitym przez wargi. Tawisz nie wyobrażał sobie, że można tak zginąć. Mówił, że przed śmiercią musi jeszcze dokonać wielkich czynów. Zorganizowaliśmy więc sprawdzian odwagi. Wspomagany przez najlepsze trunki z gęsi. I spisaliśmy nasze obietnice.
Niczego się nie baliśmy. Nie przejmowaliśmy się wstydem czy dumą. Im bardziej ryzykowaliśmy, tym więcej piliśmy po fakcie. No dobra. Zwinąć szyld oberży pod tłustą gęsią. Spojrzeć ze strażnicy Maduksa na posąg powitalny. Wspiąć się na starego żurawia u szczytu wodospadu w starym Heimbergu. Zająć legowisko niedźwiedzia na wyżynach. Zająć legowisko niedźwiedzia na wyżynach i się tam wymościć. No dobra. Pozdrawiam. Dobytek Tawisza. Zakrwawione pamiątki. A zatem do dzieła. No bo to jest to. Ło, widzę, że to trochę nam zajmie. Dobra, myślę, że to sobie zostawimy już na kolejny odcinek. Ja się tylko tutaj przeniosę. A może jeszcze... Znaczy tak, przeniosę się tu, to na pewno. No można by jeszcze tymi przedmiotami się zająć, ale dobra, to już się tym zajmę wszystkim w następnym odcinku. Wiecie, te trzeba by ogarnąć. No, czyli zaczynamy następnym razem od tego wątku pobocznego. Kontynuacja wątku głównego jest tutaj, jakby co. No dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.